Jakie oznaki wiosny pani zauważyła? No przede wszystkim krokusiki już zaczęły wychodzić. Tutaj w całym Lublinie są i tak samo przebiśniegi. No i pierwsze promyki słońca, no to ewidentnie zmienia wszystko, nastawienie do życia. Od razu człowiek chce żyć. Aha. I jakie zmiany niesie ze sobą wiosna? No myślę, że to jest taki czas, na przykład na zmienienie stylu, już zrzucenie takich ciężkich, czarnych ubrań na takie właśnie fajne, kolorowe, które wprowadzą właśnie do życia tak barw, a nie tylko takiego smutku. Zauważyłam już, że jest coraz ładniejsza pogoda, zaczęło w końcu świecić słońce, od razu poprawił się także humor, wiadomo, ta zima była dosyć taka, no było chyba styczeń i znowu padał śnieg, więc tak średnio. A teraz znowu jest piękna pogoda, więc super. I no chyba to jest taki główny objaw wiosny i w końcu to zauważyłam. Mhm. I jakie zmiany niesie za sobą wiosna w naszym życiu? No na pewno o wiele lepszy humor, bo już nie ma takiej ponurej pogody. I co? No i w końcu ludzie można zaczną wychodzić, nie będą tak kisić się w domu. No i chyba głównie to. Przede wszystkim jest raście raz zimno, to, no to oznaka tak naprawdę wiosny. Jest więcej słońca. Mhm. Jakie zmiany niesie za sobą wiosna? Więcej ludzi na mieście, więcej może wyjść ze znajomymi. Założyłam, że stało cieplej. Założyłam, że ptaki zaczęły śpiewać. No i tak nastrój jest lepszy. Mhm. I jakie zmiany niesie ze sobą wiosna? Myślę, że wiosna niesie takie dobre zmiany. To na pewno oznaki, jakie do tej pory dostrzegliśmy, no to coraz więcej słońca i przede wszystkim dzień jest dłuższy, tak? Także to na pewno dostrzegamy takim gołym okiem, można powiedzieć. A jakie zmiany niesie ze sobą pora roku, wiosna? Chce się żyć po prostu. Mhm. Chcę się wychodzić, spotykać z ludźmi na świeżym powietrzu.